na scenie Małgorzata Kubińska i Wojciech Ventura. Widziamy, więc Małgorzata Kubińska i Wojciech Ventura. Można otwierać szampany. Cały świat
tą miłością tchnie. Wszystko mówi mi, że Ty. Ty kochasz mnie. No to tylko teraz Państwo sami. Uwaga. Cały świat dokoła. Cały świat dokoła. Tą miłością tchnie. Wszystko mówi mi, że Ty. Wszystko mówi mi, że Ty. Ty kochasz mnie. To, proszę Państwa, to najpiękniejszy ból na świecie. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, Panie Jasiu. Nie, 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 no nie. Prezydent musi przyjść, bo mam Małgorzata Kulińska tylko dla prezydenta. Panie prezydencie, no i pan serdecznie pana zapraszam. Panie prezydencie, bez pana ten wieczór byłby wieczorem strażonym dla Małgorzaty Kulińskiej. Wszystko zostało ustalone z żoną, małżonka się nie podniewa. Duże brawa dla pana prezydenta, prosimy pana prezydenta do nas. Panie prezydencie, ja myślę, że będzie pan, tak państwo też myślą, kochany, dzień dobry. Panie prezydencie, więc ustaliliśmy tu już wszyscy razem z państwem, że będzie pan dożywotnim prezydentem w Sejmie. A teraz z prośbą o to, tylko i wyłącznie do pana Małgorzata Kulińska, tylko dla pana śpiewa. Ale Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Zmijewskiego. Pan prezydent Zenon Odyja. Małgorzata Kulińska i Wojciech Wentura. Pan prezydent Zenon Odyja. Dobry wieczór Państwu. Po tych uwagach, które padały tutaj podczas tego wieczoru pod adresem prezydenta, jestem Państwu winny krótki komentarz. Myślę, że wszystko przez znajomości. I teraz dlaczego? Ja myślę, że pan Kazimierz ma duże znajomości, jeśli chodzi o świat opery, operetki. Tutaj za mną stojący pan Tadeusz Miejski ma niezłe chody i kontakty w orkiestrze Quattro Stagioni. Więc wystarczyło tylko tych dwóch panów skontaktować, bo nie mogę powiedzieć zeswatać. Co z tego wyszło, to wszyscy żeśmy dzisiaj mieli możliwość zobaczyć i wysłuchać. Te oklaski świadczą o tym, że wyszło dobrze.
Dlatego, drodzy Państwo, myślę, że w imieniu Państwa, wspólnie z Panem Przewodniczącym, jako przedstawiciele samorządu, byśmy chcieli naszym drogim gościom, artystom serdecznie za ten wieczór podziękować. Panie Prezydencie, dla małżonki. Dla małżonki. Pan Prezydent Zenon-Owyja, Pan Przewodniczący, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Tadeusz Śniewski. Wspaniała orkiestra, wspaniały dyrygent. Śpiewali dla Państwa Małgorzata Kulińska. I Państwa i nasz Wojciech Ventura. Miał wielką przyjemność spotkać się raz jeszcze z Państwem Kazimierz Kowalski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Na pewno spotkamy się z Państwem, a może jeszcze w tym roku. Małgorzata Kulińska. Wojciech Ventura. I orkiestra Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żniewskiego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Kazimierz Kowalski. Jestem do dyspozycji. Będę podpisywał. Dziękuję bardzo.